Witam i zapraszam na kolejny odcinek z GTA 5. Z tego co widzę, mamy wiadomość od Lestera przypominającą, że musimy jakiś samochód skołować do ucieczki. Może się rozejrzyjmy za czymś ciekawym. Pytanie tylko, czy to musi być czterodźwiowe coś? Czy nie? Bardzo. I na pewno przydałoby się pojechać i go ten jakoś tam opancerzonym zrobić. Jakieś oponki mocniejsze dać. Tylko totalnie nie mam pomysłu. Czym tam pojechać. Ale myślę, że jak zacznę, zrobię rundeczkę w sumie, to ten może coś mi wpadnie w oko ciekawego. O, proszę poczekać. Ten fajnie wygląda. Ej, koleś. Kurde. Oby mi nie zniknął. Białas. Weź taksówka. Spin dalej. Wygląda w porządku, chyba. Dosyć taki ten, no. Wygląda na mocarny, że tak powiem. Dobra, laska, wysiadaj. Ten pojazd może być pojazdem, dobra. Czyli co, możemy tutaj pojechać najbliższa malarnia, że jak to tak nazywam. Zrobimy z niego jakieś cudo za parę tysięcy. W miarę szybko jedzie, a jeszcze jak mu silnik zmienia, o człowieku. Może nie będzie tak... Już nieźle, ale... Ale ja pijany dzisiaj normalnie. W sensie prowadzę jak pijany. Michael, twoja Hawira po prawej. Okej. Nie widzę jak z górki zjeżdżam, ale spoko. Jeszcze nie ten zakręt niestety. Czyli tutaj w lewo, potem w prawo i jesteśmy. Tak jak ładnie tutaj jest pokazane. To chyba w GTA Online przejeżdżamy pierwszą bryką, żeby ją przerobić. Dobra. Jakąś... Pierwszy raz jestem chyba w takim przybytku. Dobra, idziemy pancerz. Ulepszenie pancerza 100%. Panie. To nie obciąża mi samochodu? Hamulce rajdowe, sportowe. Dobra. Zderzaki, panie. Zderzak zasadniczo widzę, że nie ma wpływu na ten. Ale dobra. Tak sobie odpisujemy brykę, że na pewno nie będzie charakterystyczna i policja w ogóle nie ten. Nas nie namierzy. Klakson to walić. Światła. Serio? Reflektory? Dobra. Też walić. Tablica. Tablica, panie. Po co mi tablica? Lakierowanie. Kolor podstawowy. Chromowany, panie. Nie podoba mi się. Perłowy, metalowy, metaliczny. Serio. Żaglowy fiolet. O, ten jest spoko, ale żaglowy fiolet chyba fajniejszy, dobra. Progi. Progi nie mają wpływu. Te też.
spoiler. To chyba spoilerek. Zawieszenie. Niech będzie, że sportowe. Skrzynia biegu. O, skrzynia biegów już ma wpływ na przyspieszenie. Okej. Turbo. No, turbo to już w ogóle poza skalę wywala. Ciekaw jestem, ile jeszcze na to wydałem koła. Ulepszenie kuloodporne, to jest ważne. Projekty opon. Nie, no, nie przesadzajmy. Ten spod opon. O cholerę. Szyby kuloodporne są jakieś? Dobra, niech będą mocno przydymione. To wszystko? Dobra, troszeczkę chyba się dopieściłem, że tak powiem. To będzie nasz samochód do ucieczki. Zadzwonimy zatem do Lestera. Hey, I got something we can use for the getaway. I'll call you when it's in the parking garage. Okay, I'm not going anywhere. Okej. O, tam mam jechać? Serio? No to jedymy. Przy okazji przetestuję. Jak się jedzie. Ciekawe, jak się turbo włączało. No pięknie, kurde. Dopiero co wyjechałem z garażu i... O, nawet się światła nie zbiło. Czyli jednak trochę jest odporniejszy. Dobra, idziemy do garażu. La garaże. Na miejscu dla niepełnosprawnych? Okej. Okay. Gitara. Opuść pojazd. Czekaj, czy ta bryka mi ten... zniknie, czy będę ją miał? Tak czekam, aż mi, nie wiem, pokażę opis emisji, czy zaliczyłem, ale chyba tego nie zaliczę. Gwiazdkami w sensie. So, if we can just get a hold of the train, we'll be ready to hit it. Jaki pociąg? W sumie ten... motocyklista niepełnosprawny może i tak jest. Cholera wie. Czyli co teraz? Mam pociąg porwać? O, nie wiem. On raczej będzie w ruchu, więc... Więc tak mi się łatwo nie zaznaczy, ale okej. Okay. Zobaczymy, jak Michael sobie radzi na moto. Serio, ten GPS to... Raz pokazuje, raz nie pokazuje. Michael ma ten kryzys wieku średniego. Co prawda w takim wypadku się kupuje albo kabriolet, albo chopera, ale cóż. Jak pierdyknę i polecę nim, to będzie wesoła sprawa. Może tak nie będzie. Fajnie. Tutaj, dobra. To się przemieszcza ten pociąg? W sumie nie. Tylko daję, że to w ogóle pociąg jest. Na serio nie pamiętam, co ja tam mam następnego, ale chyba coś potrzebujemy, żeby te złoto przewieźć. Wydaje mi się, że coś o pociągu było, ale nie jestem pewien. Dajesz, Michael, na innym kole. Nie, no dobra.
O kurde. Się zagapiłem na znacznik, gdzie jest. A tu proszę bardzo. Gdzie to jest? Wygląda jak kamieniołom. To może jakaś ta ciężarówka taka wielka? Może. A może nie. Serio? Nie skręciłem w prawo, czy co? Panie desanta, powinien znaleźć spis dochodów. Aha, dobra. Okej. Okay. Muszę patrzeć co chwilę na tą mapę, bo jej nie wierzę. Aj, panie desanta. Tutaj Lester? Hey Trevor, I need your help. Co, Trevor? I'm taking down that train we need for the UD and I'm short a pilot. Fine. I think Lester. A jednak pociąg. I'll go get it. Cool. Let me know when you're there. I'll be on a headset. Bezwładni pracowników kolei. O, bezwładni? Czyli co, mamy nie zabijać? Może sobie ten zawczasu wyciągnę. Paralizator. Gorzej jak oni będą te z pistoletami na mnie lecieć. Okej. To lecimy z koksem. Pytanie, czy to można po cichu zrobić? Czy jakoś tak? Czy on jeszcze jest obezwładniony? Kolega wyraźnie się patrzy w moją stronę. Nie wiem, czy uda mi się wejść bez ten zauważenia. Się przekonamy zaraz. Hey, G, you there? I dealt with the guard. I'm about to flip the siding. And I'm still on the way to the chopper. Chill out. Siding's flipped. Wow, good for you. I still need this alley. Bardzo. Poczekaj, aż pociąg zatrzyma się na bocznicy, okej. Poczekamy zatem. To jest chyba... jedyny moment w całej grze, gdzie można jakby pociąg zatrzymać. Z tego co pamiętam. Tak to on jest nieruszalny. Normalnie będziemy mieć namiastkę Train Sim World. T, the train's coming to a stop. You in the chopper? Serio? Okej. Okay. I'll unhook the couplings and have a little talk with the driver. Kurde, mamy takich ten? Helikopter? Serio? Bajera. Ten pociąg. Dobrze, że te kable są wirtualne. Co ja mam wylądować? Czy ja? Nie mam pojęcia. Aha, tu jest pociąg. Dobra. Co my, lokomotywę? Już mamy? Serio? Dobra. Easy does it. Dobre.
Ale jakoś tak nie wierzę, żeby taki helikopter dźwignął SD-40, przecież to jest w cholerę ciężkie. Ale dobre. Kurde, w ogóle nie pamiętam tego, że tą misję robiłem na inny sposób widocznie. Na serio nie pamiętam, żeby tutaj się ten brało, no, pociąg. Na serio. No ląduj, Stefan. Pewnie czasowka jakaś będzie. Ponieść wagon towarowy? Serio? A i tyle worty to jesteś. Może jesteś idiota, zawadiaka i taki tam morderca, ale pilot z siebie niezły. No chyba, że ja przywalę zaraz ten słup czerwony. Ale serio? Cały wszystkie wagony będę przemieszczał? Ciekawe. Dobra. Lecisz, Trevor, lecisz. Mam nadzieję, że to ostatni, że więcej nie potrzeba. Nadzieję taką mam. Co, znowu na ten? Okej. W takim wypadku. Udajesz, kolego. Starczy. Starczy. Jak? Ocena? Za wolno? Serio? Dobra. Niechaj i tak będzie. No dziś nie, aby zmienić przechowywany pojazd. You said you wanted a train? I got you a train, Lester. Excellent. I'll let the others know we have everything we need. We'll meet at the strip club. Spotkajmy się z klubem, w klubie ze striptease'em. Najbardziej mnie martwi to, że chciałbym Trevorem załatwić ten quest poboczny z dostarczaniem tych ludzi do tej sekty. Ale nie trafiłem na tych ludzi teraz. Trzeba jakąś brykę chyba zajmować i jechać może spokojnie do miasta. Może coś wyhaczę po drodze. Jakąś parkę albo kogoś potrzebującego. Chcę, żebyś wiedział, co tam ci pisze koleżanka. Chcę, żebyś wiedział, że na zawsze zostaniesz w moim sercu. Moje serce jest pełne, bo ty w nim jesteś. Byłeś. Bądź grzeczny. Ajajaj, może jej odpiszemy? Dobra, z ciebie dziewczyna, szczęścia z niego. Okej. Tą brykę, czy taką brykę? Dobra, weźmiemy to. W stylu Trevora. Zardzewiała te sprawy. Gites. Jedziemy do klubu. Rozglądają się po drodze. Może się napatoczy coś ciekawego. Do podwiezienia. Chyba, że te osoby do podwiezienia są konkretnie w danych miejscach tylko. Oby nie. Oby nie.
Bo tylko zmarnuje czas, oczywiście. Ale damy radę, myślę. O kurde, co to? To widzę, że chyba ten pociąg dojechał. Trochę ten wirtualny świat nawalił. Dobre. O, Patricia. My thoughts are with you. See, Mark, does he treat you well? You ever? You're a sweet boy, Trevor. A sweet man. Trisha, I really miss you. I have to go. Ay, ay, ay. Trevor, ty to widzę starsze kobiety lubisz. Przecież to może była miłość bez seksu. A ja sobie tylko coś tam wyobrażam. Co nie zmienia sytuacji, że nie widzę żadnej osoby do zabrania. Kurde, jakaś muzyka meksykańska, panie. Dobra, niech będzie Queen. YouTube to oczywiście wykryje. Będzie demonetyzacja mojego kanału. Ale jak już wspominałem nieraz, nie mam żadnej monetyzacji kanału, więc mi to tam rybka. Ta-na-na-na, ta-na-na-na. Radio. Kiedyś to była muzyka. Ta, ta, na, ta, ta, ta. Kurde. Tak w ogóle widziałem jakieś plakaty, że Queen w ogóle jakieś koncerty w Polsce ma dawać niedługo. Czy się stara ekipa z jakimś tam nowym wokalistą? Serio. Idealnie mnie trafił. To chyba napad był. A nie to co myślę. Nie potrzebuję wyznawców dostarczyć. I rozwalić cały ten przybytek. Wydaje mi się, że już tam dwa razy byłem. Tak mi się wydaje. Być może za trzecim razem już będzie koniec tej całej sekty, ale muszę najpierw ludzi znaleźć, żeby tam ich dowieść. A nie mam pojęcia, gdzie oni mogą być. No nic. Zajechaliśmy do naszego kochanego klubu. Przyjętego siłą. Koniec muzyki. Ciekawe, czy ten kumpel Trevora dalej się bawi. Hey boss, how you doing, Trevor? Jest okej. Vanilla, ani korna, kurde. Klub dżentelmenów. Okej. Oh fuck. Ta poprawa i to jak facet wygląda. Wielka fucha. No, I'm gonna scan this place for cameras when you're gone, Peeper. Hey, when this thing is done, the girls are gonna be videoing me. Nah, ain't gonna happen. What ain't gonna happen? $400 million isn't making this guy a player, and it ain't making you a good person. Now put on your clothes. Pewnie. So we ready for to get this shit cracking, right? Fuck yes, hell yeah. Yes, if you actually get dressed, then maybe you will. O nie, to już ten skok będzie teraz? Myślałem, że coś jeszcze. Ready for action, huh? Let's go! Alright, I'm gonna meet my guy at the bank. Gold ain't ours yet. Garniaki. This close. Get the crew. Let's go, let's go! No dobra. Nie powiem, że jestem gotowy, ale cóż. Wsiądź do samochodu. O, widzę, że każdy swoją bryką jedzie. Okej. Okay. Udaj się do banku.
sumie to nawet nie pamiętam, czy my na rympał idziemy, czy jak. No nic, przekonamy się. We need Lester in the air, running comms and managing the train. Some Red Hood ain't gonna be able to handle logistics, T. Red Hood, homie? That's funny. Hey, I'm in the tunnel, man. When you start your field bag with meals routine, give me a word. Spoko, wybuchną ci pieniądze w twarz. You ready to do something profoundly stupid? With you, M, I'd do anything. Kurde, koleś ma taki głos, że w ogóle nie pasuje do tej twarzy. Hey, let's drill a hole in this damn thing. Get down! Get down on the floor, you're being robbed! There's your wall, put a hole in it! Kurde, jakie mam tu jechać, ja nic nie widzę. A tu w prawo? Czy jak? Kurde, gro, coś ja nie wiem. We open the can, we take out the beams, okay? Tu w prawo? Serio? What's the hold up? Chyba ta. Przytrzymaj ten, by włączyć wiertło. Dobra, włączaj wiertło, lecimy z koksem. Let's do this! Takie słabe te wiertełko moim zdaniem. Co tak łatwo? Okej. Hey, cops will be here soon. We gotta blow these cages fast. Mieć ładunki wybuchowe. Kurde. Tak? How about setting these charges, all right? Now the second one. Że się nie pamiętam jak to się detonowało, ale chyba strzałką w lewo. Tak. Daj mi jakąś dobrą broń, czyli mój ulubiony karabinek. Chroń kuchta przed agentami, serio? Fajnie. Kurde, super. Kurde, no nie mogę się do ściany przyczepić. Mhm. I got the other side. Just get the gold ready to go. Back to hell up. Zaraz mnie załatwią i się skończy. Gdzie on jeszcze jest? Kolega. Ej, mam połowę zdrowia już. Aha. Aha, helikopter tu będzie, dobra. Teraz co, muszę wylądować? No co, wziąć towarek? Dobre, dobre. Serio? Mógłbyś się zginąć, kolego? Dobra. No to już ledwo zipie, kolega. They're fine. We head for the city limits.
Na pewno. Co, ja mam za nim lecieć? No, nie mam pojęcia gdzie. Okej. Teraz co się dzieje? Okej. My pockets are empty, officer. Dobra, chyba trzeba iść do przodu. Hey, they didn't give us the goal. Dobra. 5 gwiazdek, ja pierdziu. It's down these stairs. I po choperze. Ktoś tu na dole jest? Damn, you made it. After doing the walk in the Union Depository, man, it was a whole lot less successful than your lick, but we needed to divide attention. Woo! God! Down here! Okej, przełączamy się. Kurde, co to jakiś snajper? Kurde. To your wives. Let's move it. Uh-huh. Hey, don't die today. Normalnie. Wychylisz dupkę, czy tak nie bardzo. Too many cops at street level. Stay above. Jeszcze. Watch your nine. Another chopper. Może weźmy coś mocniejszego. Gdzie moja ekipa? Halo. We won't make it on the roads. Stay high. Stay on the walkways. Poszedłem na dół, a oni są na górze. Super. Brawo ja. Panowie, poczekajcie na mnie, no. Pomyliłem. Wejścia. Okej, schody na prawo. No biegaj szybciej, Stefan, co tu tak wolno wchodzi. Kolejny śmigłowiec. Kurde, ale to strzelanie, a strzelanie. Ile ich tu jest? Całą armię wybijemy zaraz. Normalnie. Oj, to mój? Dobra. Fantastycznie. Hey, is the metal safe? Meriwether ain't gonna jack your ass. We're upside down, waiting on the train. No Meriwether on the horizon. All right, cool. I ain't laying down. Let's go. Let's go.
Gruba akcja. Siarnia po prawej? Fuck, nie trafiłem. Aha. Może granatami ich załatwię? Grubo. Dobra, biegamy, biegamy. Jeszcze coś jedzie? Grubo. Dobrze, że trochę tych broni miałem wykupionych. Jeszcze jeden? Oni chyba nie znają, co to umiar. Jadę, jadę. Drugi kolego. Zgub gliny. Dobra. Zobaczymy, co się uda. Go, 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 go! Vamonos, come on, drive! Jademy, jademy, wiem. Kurde, helikopter. Czego to nie ma dzisiaj? Pocałujcie mnie w dupkę. Drodzy koledzy. Weź tu człowieku, ucieknij. Się nie da. Wszędzie psy, dookoła psy. No to w sumie 5 gwiazdek jest, panowie. Aha, to będzie dobre miejsce chyba. Może tak, może nie. Zobaczymy. Think of the metal. Let's do this. Dajcie sobie siana już. Kogo nie ma w domu? Jak oni tu mi podjadą, to nie wiem, jak ja stąd ucieknę. No i jedzie tutaj. Jakaś łajza. No ja pierdziu. Zobaczy mi pewnie. Ciekawe, skąd oni wiedzą, że mają tutaj jechać, nie? Pały. We're clear. I'll check on the goal. Trevor, Lester, come in. Mikey, Mike, how you doing? T, I think we're in the clear. You doing all right? We got company. Looks like Merryweather. Przełącz się na Trevora. Ci co mają? Dobrego. Czy mam jakąś broń? Through the wind farm.
Dobra, Lester trafił, widzę. Kurde, nie mam zamiaru latać naokoło tych wiatraków przecież. Jak one się kręcą. Możesz trafić go, czy tak nie bardzo? Serio? Żołnierze Meriwether dotarli do punktu rzutu. Super, a mi się wydawało, że po prostu kolega wleciał w ten wentylator. Czyli jakby mi nie poszło, to i tak trzeba będzie tę misję powtórzyć. Nie będę chciał na 100%. Jest po lewej stronie, no dobra. Jak mnie ten wentylator nie... Znaczy wentylator, wiatrak nie ściągnie, to będzie dobrze. Dobra. Teraz ci się udało, tak? Za pierwszym razem tak nie mogłeś, nie? Kurde, jak to wszystko zaplanowane normalnie. Co do milimetra. Ciekawe, czy światła mi ten przeszkodzą, czy nie? Jest gitara, proszę państwa. Jak oni to zrobili? Szkoda tylko, że... Ej, musiałem powtarzać niestety. Parowa. Ten jak przyglebił. Wszyscy przeżyli. Jakie to dłonie ma. Trevor. Hey, look, man, I'm gonna get the car up out of here, alright? Alright. Hey, you two, come with me. I'm gonna need some help getting the metal in storage for a few days before I can sell it. Both of us? Yes, both of you. Alright, it's been a pleasure working with you. You'll get paid when we get the cash. But until then, I want you to keep it on the down low. No new cars. No vacation. No nothing! Now, come on, Chevy! To teraz helikopterem wracamy, czy już koniec? Koniec. Koniec? Chyba ta. Mam nadzieję, że chociaż wszystko zaliczyłem, co się dało, oprócz powtórzenia. Punkt kontrolny, brzęk. Tego nie wiem, co to był. Czyli tak celność mi odpadło, bo powtórzone było. Ale przynajmniej strzały głowę mam zaliczone. Ciekawe, co to był ten brzęk.
Nice. Kim my gramy? Aha, Franklin, dobra. Kiedy ty, Franklin, masz czerwoną brykę? Jak ty miałeś zieloną? Nie kumam. I co my teraz robimy? A. 45 minut. Może sobie zrobię ten skok na spadochronie jako bonus i kończę. Boję się, że jak zacznę kolejną misję, to mi znowu odcinek półtora godziny wyjdzie albo coś. To lecimy, zrobimy skok spadochronowy, tak myślę. Chyba, że coś się wydarzy jeszcze w międzyczasie. Się zobaczy. Uwaga, jadę. Najgorzej, jak oni tą brykę, co tak podrasowałem, musieli zniszczyć. Te kalipa, pani. Tyle hajsu na nią wydałem. Ej. Czy naokoło jechać? No nic to. Damy radę chyba. Z tego co pamiętam, przez ten płotek się nie da przeskoczyć. Chyba, że... Zobaczmy. Po samochodzie. Proszę bardzo. Ta gra jest cudowna. Pod kątem tych szczegółów. Niedawno ukradliśmy ten helikopter, żeby wykonać tamten skok z budynku, a teraz zrobimy skok taki właściwy do punktu. Ciekawe, jak mi pójdzie. My homeboy Franklin, what's happening, man? You wanna go up? I can drop you over the racetrack. Ale oczywiście, człowiek man. Hey, roll up. Lecisz, Stefan, lecisz. Czemu nie leci? Halo. No leć. O co chodzi? Podejść, naciśnij, aby skoczyć. Aha. Usiadłem jako ten pasażer. No tak. Ja powinienem z tyłu, dokładnie. Gorzej, jak się zabije przy tym skoku, no ale coś. Let's go. Dobra. Co prawda nie mam pojęcia, gdzie mam skoczyć, ale... Ale normalnie jak ten, jak James Bond. Zaraz. Coś nie ten tag jest. Ale ja tutaj nie przetnę tego punktu. A, no chyba, że to tak. Myślałem, że po prostu mam lecieć od razu do Sanu. To ja taki spadochron kupiłem. Okej. Ten czoły. Nazwijmy to tak. Minąłem? Ten punkt, czy ja? Gdzie mam wylądować? Tutaj? Serio? Dobra, powtórzmy to jeszcze raz. Jak to mówią, pierwsze koty za płoty, tak? No to taka lipa, że przy tym sterowcu. To jest. Czy tak powiem? Kurde, coś tam gra podpowiadała. Nie zdążyłem przeczytać. Chyba okej.
Gites, tak? Kurde, jaki powtórz, człowieku. Serio? Musiałem to kliknąć. Ja normalnie dziwny jestem dzisiaj. Wydaje mi się, że było ok. Ale nie. Musiałem kliknąć powtórz. Brawo ja. Mam nadzieję, że zalicza najlepszy skok, czyli jak tamten był dobry, a teraz zwalę, to już będę miał zaliczone. Oby. Oby. No, zaliczony, ale ten... no okej, dobra. Już nie powtarzam, ale na twarzy wylądowałeś, Szczepan. Dobra, mamy 51 minut, przyzwoity czas na zakończenie odcinka. Dzięki za ten obejrzenie, skok się udał. Skok na złoto, nie? No co prawda, helikopter mi się rozwalił, więc musiała zostać powtórzona końcówka. Co niestety spowoduje to, że będę musiał, jeszcze raz tę misję robić po zakończeniu fabuły, żeby mieć złotą gwiazdkę, czy tam na 100%, złoty medal, czy jakoś tak. Ale cóż, będę się cieszył tą grą po prostu po zakończeniu fabuły. No a tymczasem dzięki za obejrzenie jeszcze raz, no i zapraszam na kolejny odcinek niebawem. Hej!